Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy Wiedźmin 3. I tak moi drodzy, ostatnio było właśnie na odcinku niestety jak to powiedzieć wam? No niestety, kurde, jakoś nagrywanie mi się zatrzymywało i pisało mi tutaj w górnym rogu, w lewym, dobrze mówię, w lewym górnym rogu. Pokazuje mi, tu gdzie macie poziom 12, ja tu mam licznik FPS-ów właśnie i się nagrywa. I tutaj właśnie co 5 minut chyba, nie pamiętam już wtedy jak to było, co 5 minut mi się nagrywanie co nie zapisywało i wyłączało mi się. I musiałem, kurczę, wiecie, wciskać F9, bo tak mam ustawione teraz, w tej chwili. I wiecie, co 5 minut musiałem, kurczę, ustawiać to, znaczy włączać to nie nagrywanie z powrotem, ale teraz ustawiłem 20 minut, wiecie, bo to jest jakoś tak dziwnie, powiem wam, zrobione w tym Shadowplayu. Może ja coś, nie wiem, coś może pogubiłem, znaczy nie pogubiłem, tylko coś może porobiłem w tym, ale powiem wam, że ja już nie jestem pewny, co ja tam robię, znaczy nie wiem, czy ja coś w ogóle ustawiałem w tym Shadowplayu, ale chyba nie. Może coś narobiła nowa wersja tego programu, ale nie wiem, nie wiem. Powiem wam tak. Nagrywa się? Nagrywa. To dobrze, co nie? Jakby się nie nagrywało, to by było źle. I co zrobimy dzisiaj? Aha, ostatnio mieliśmy niestety, kurczę, zadanie nieukończone, kurnie. Kurde, trochę powiem wam, lipa. Nie wiem, czy te dźwięki jakoś tak dziwnie ciche są, nie wiem dlaczego tak jest, ale dobra. Na razie sobie dam sobie spokój, może coś ustawiłem w ustawieniach? Czekajcie chwilę. A może coś mi się wydaje, nie jestem pewny teraz. Ustawienia dźwięku. No wszystko jest w porządku, ustawię sobie o tak, na 60. O, tak będzie dobrze, co nie? Dobra, zobaczmy sobie jeszcze na ten dziennik. Znaczy na zadania, co nie, jakie mamy jeszcze. Na pewno bym chciał sobie zrobić, wiecie co? Bym sobie odwiedził Triss. Ale zaraz. Na razie sobie popatrzymy te misje, te poboczne na razie. Może pod koniec odcinka zajdziemy do tej Triss. Ona daleko jest? Czy ona tutaj w tym mieście jest? Ona w tym mieście jest, o nie? Aha, ona jest tutaj. Dobra, jesteśmy blisko praktycznie. Oho, tu mamy kolejne zadanko, widzę. I mamy... czekajcie. Czekajcie, muszę sobie ogarnąć, kurde, powiem wam, tę legendę, wiecie, dawno już nie grałem, kurde, powiem wam, tego Wiedźmina i jakoś pozapominałem już tego rozmieszczenia tych wszystkich rzeczy, co nie, w legendzie. Czekajcie, to jest tablica ogłoszeniowa. Aha, wszystkie odwiedziłem już, tak? Na to wygląda. Dobra, pójdziemy zaraz, albo w kolejnym odcinku, nie wiem jeszcze jak to zrobić, żeby było jak najszybciej już ten akt, wiecie, już przeszedł go, ale chyba jeszcze nie przejdę go, tak myślę. Czekajcie, sobie posprawdzamy jeszcze, bo Triss jest blisko, co nie, tutaj, ale zaraz, na razie sobie popatrzymy. Tu dopiero po praktycznie 26 poziom, to jeszcze daleko jest, co nie, do tego poziomu. Ponad jeszcze 12, dobrze mówię, 14 poziomów? Dobrze mówię, około 12 poziomów, 12 poziomów zostało jeszcze do tego 26 jakoś, tak? Tu jeszcze mamy, a nie, to Faroe to jest na Skellige, tak? Dobrze mówię? Chyba tak. Mistrz płatnerstwa, tu powiem wam, nic takiego ciekawego nie ma, co nie, do zrobienia, tylko o to zostało nam z pobocznych. A wiedźmińskie to dużo jest ich, co nie? 14. Na razie dam sobie spokój na ten 14 poziom. O te wiedźmińskie sobie na razie zostawię, wiecie? Tak myślę. Zobaczymy jak to będzie jeszcze. 35? Bestia z Oxenfurskiej Puszczy, to chyba w Oxenfurcie jest, czy jako... Dobrze powiedziałem? Nie, coś popsułem.
23 wiwerny. O, to dobre, są te wiwerny chyba. Nie igraj z bogami, skarb królowej Zulejki. Tu mamy jeszcze rysunek szkoły Gryfa. Kurde, powiem wam, że tego dużo jest jeszcze, co nie? Tych misji. Kurde. No dobra. Tak myślę. Kurde, nie wiem właśnie, powiem wam, jak to zrobić. Byłoby szybciej. Czekajcie, poszukiwania jeszcze wcisnę sobie. To wyłączę sobie te wiedźmińskie. Tu coś miałem jeszcze na czwarty poziom, tak? Tylko to nie wiem, czy to daleko jest. 2000 km, znaczy metrów jest, co nie? I to w którą stronę? Czekajcie, bo jak zwykle muszę się pogubić. Zatopiono skrzynię ze skarbem, tak? Kurde. Wiecie co, zrobimy najpierw, pójdziemy tak. Pójdziemy najpierw do... Nie to. Główne i... Dzisiaj odwiedzimy Triss, wiecie, dopieroż. Niestety. Kurde, jak się ta gra muli jak zwykle, co nie, niestety. No ale co zrobię? Co zrobić? Dobra, czekajcie, tędy i na górę, tak? Tak jest, dobra. O kurde, ale się tu gra mi się zmoliła. Troszeczkę. Jakoś tak dziwnie, powiem wam. Kurde, serio 20 FPS-ów? No ludzie, bez przesady już. Ojej. Dobra, jakoś... Wytrzymię jeszcze ten odcinek. Może mało mam miejsca znowuż, ale nie wiem, powiem wam. Nie wiem. Dobra, na razie idziemy. Na razie się gra uspokoiła. No dobra, okej. Czasami ta gra, wiecie, zachowuje się jak gra. No dobra, okej. Lecimy do tej Triss. Zobaczymy, co nam powie, co nie? Trisienka. Zbiry! O kurde! Ale to gnuje. Ej, ty! Zjeżdżaj stąd! My obrabiamy ten dom! Liczę do trzech i ma was tu nie być. Raz. Słyszałeś? Dwa. Patrzcie go, będzie nas tu straszył. A chcesz rzucać w pier... Ej, cholera! Spokojnie, podzielimy się, starczy dla wszystkich. Nie jestem złodziejem. Szukam czarodziejki, która tu mieszkała. Pewno ukrywa się w jakiejś norze, jak oni wszyscy. Ktoś musi wiedzieć, gdzie jest ta kryjówka. Ja bym je szukał w zgniłym gaju. Zgniły gaj. Ciekawa nazwa. No, bardzo. Siedlisko szumowin i dziwadeł. Porządnego człowieka tam nie uświadczysz. Dlatego mam tam szukać mojej przyjaciółki? Nie chciałem nikogo obrazić. Gdzie jest ten zgniły gaj? Pojęcia nie ma. Podobno przesiadują tam różne dziwadła i odmieńce. Jesteś pewny? Nawet byś się tam nadał. Ej! Najpierw musiałbym wiedzieć, jak tam dojść. Powiadają, że można się dostać kanałami, co się zaczynają poza miastem. Mało kto wie, gdzie one są. Popytaj żebraków. Albo znajdź złodzieja i szpieguj. Powiadają, że żebracy i złodzieje muszą płacić haracz królowi żebraków. Żebracy mają tu swojego króla? Takiego w koronie i z berłem? Nie się. Król żebraków to tylko przezwisko. W Nowigradzie wszyscy się z nim liczą. Tylko uważaj, bo tam nawet męgę... Żebracy mają tu swojego króla? Takiego w koronie i z berłem? Nie się. Król żebraków to tylko przezwisko. W Nowigradzie wszyscy się z nim liczą. Tylko uważaj, bo tam nawet męgę... Mengę! Strasz świątynna! Dobra, znowu się zacięło! Znaczy nie zacięło, tylko się zapisało nagranie, nie wiem dlaczego.
zabrać to złodziejskie nasienie do pokoju zwierzeń. Ale panie, za co? Przecież to kram czarodziejskiej suki. Według ciebie wolno rabować ich mienie? No, magowie i czarodziejki są wyjęci spod prawa. Ale ich dobytek to sprawa straży świątynnej. A Nowigrad jest... Dobra, dobra, mniejsza o to już. I co teraz się stanie? Jeju, jeju. Wiedziałeś, że nietoperz potrafi wyczuć ćmę na mile. Zbugował się! Do czego zmierzasz? Ja tu zadaję pytania, Wiedźminie. A ja kurde chcę usłyszeć... Ja tu zadaję pytania, Wiedźminie. A ja kurde chcę usłyszeć... Miejsce dla takich jak ty. Wiecie co, moi drodzy? Zrobię tak, bo tu powiem wam, mi się ten program w tej chwili nie podoba aktualnie, jak nagrywam ten odcinek. Nie wiem dlaczego mi co kilka sekund nagrywanie mi się zapisuje, nie wiadomo czemu, jak ja nic nie wcisnąłem, co nie? Nie wiem co jest z tym programem w tej chwili, nie wiem, jak coś. Ja tu zrobię cięcie i widzimy się z powrotem jakoś. Tak, widzimy się z powrotem, w tym samym miejscu, jeżeli gra mi się nie wyłączy, wiecie, jeszcze. Okej, okay, to ja to robię cięcie. Znowuż po przerwie. I tak, moi drodzy. Mi się tak wydaje, że... Była nowa aktualizacja właśnie programu Shadow, znaczy GeForce Experience, i mi się wydaje, że z tym coś było nie halo. Albo coś włączyłem w ustawieniach, ale nie wiem. Nie jestem pewny w tej chwili jeszcze. Wiem, że jakoś jak odcinek dzisiaj... jakoś tak mówiłem praktycznie cały czas przy tym odcinku o tym programie. Nic takiego nie mówiłem o grze, co nie? O grze. No ale... co zrobimy? Teraz sobie porozmawiamy z tym żebraczkiem i zobaczymy, znaczy dowiemy się, gdzie jest przejście, co nie? Może? O właśnie. Szukam zgniłego gaju. Pomóż mi go znaleźć. Ja nic nie wiem o żadnym gaju, a o zgniłym to już na pewno, nie? To pilna sprawa. Zostawcie mnie, nic nie wiem. A idź ty, a idź. Mam nadzieję, że już nie będzie żadnych takich tych takiego czegoś, to nie, takiego jak to się mówi? Takiego przypadku znowu, co nie? Aby zobaczymy za chwilę jeszcze, jak to będzie. Pochylcie się panie na... Dam ci koron. Dobrej to. Ale mogę ci też dać więcej. Wystarczy, że mi powie. Do mojej pani. A ja myślałem, że... Jak dla mnie król żebraków może sobie wsadzić w żyć koronę i popchnąć berły. Jesteś bardzo odważny albo bardzo głupi. A co on może mi zrobić? Myślę, że na połamaniu... W takim razie może dać garść... Masz! O, trzymano! Masz. Fajnie! Chociaż wiesz, gdzie znajduje się zgniły... Nie wiem i wierzę mi, nie chcę mieć. ...wsadzić koronę i popchnąć berły. Jesteś bardzo odważny, albo bardzo głupi. A co on może mi zrobić? Myślę, że na połamaniu... W takim razie może dać garść... Masz! O, trzymano! Masz. Fajnie! Chociaż wiesz, gdzie znajduje się zgniły... Nie wiem i wierzę mi, nie chcę mieć. I znowu to samo. No co jest z tym programem? No kurde! No bez przesady już! No ludzie, powiem wam, że ten program robi, krótko mówiąc, nie będę już kończył, co nie? Wiem, że się domyślacie, albo i nie, ale powiem wam, że można się zdenerwować totalnie. A, z tym goda. Ale nie, czekajcie, gdzie to? W którym to miejscu jest? Vivaldi?
Co ty tu robisz? Proszę, kogo ja widzę? I znowu to samo. Dobra. Bywaj. Kurde, nie wiem co zrobić z tym programem. Nie wiem, powiem wam. Nie wiem co ten program dzisiaj odwala. To już czytałem sobie. Co to jest? Kurde, nie wiem co jest. Nie wiem co jest z tym programem, powiem wam krótko mówiąc. Nie wiem co jest. O. Kurwa proste. Ludzie, ubrali mnie. Kurwa proste. To chyba ten jest złodziej, co nie? Nie umiem, nie mogę udawać, nie? Powiem wam. Tu chyba ten jest złodziej, co nie? Jak coś, może ja jeszcze znajdę inny program, wiecie, do nagrywania, ale nie wiem, co zrobię z tym Shadowplayem. Powiem wam, że to jest według mnie bardzo dobry program, ale... No niestety, dzisiaj ten program, nie wiem, robi ze mnie, no... Niespodzianki, co nie? Po prostu idę tam, gdzie ty. A skąd ty, kurwa, wiesz, gdzie ja... Zawsze tam, gdzie ty. Nie jesteś taki cwany, jak ci się wydaje. A ja nie jestem ślepy. Chcesz mnie okraść? Czy ty, kurwa, wiesz, kto to jest kurier? Kurier? To jest taki człowiek, który przywozi... Zabierzesz i będziesz miał przyjechać. ...ludziom, którzy zamawiają paczki. Wiesz o tym? Złodzieju. Moim zdaniem, jakoś... Kurde, nie! Aj! Że całuj mnie w żyj. Na pewno jakoś się... A spierdala. A ty niedobryś. A gdzieś ty wszedł? Aha, tutaj. Kurwa proste. Bardzo proste. Kurde, nie wiem co jest z tym programem. Jeszcze raz mówię, wiem, że... Praktycznie dzisiaj cały odcinek... zajęło mi tym mówienie co nie o tym programie. Kurde. Ła! Skoczyłem! Po co mnie to było? Co? Co nie gadają ci ludzie tam z tyłu? Ja nie mogę. Beka. Oj. No na razie powiem wam, jest spokojnie z tym programem w tej chwili. Ale on będzie robił niespodzianki nadal, na pewno. Nie wiem. W tej chwili, czy się zatnie, no czy się zapisze nagranie, czy nie. Nie wiem, jak ktoś może zrobić coś takiego, jeszcze sobie w ustawieniach coś może porobię, co nie. Na temat tego, w ogóle, znaczy w ustawieniach, co nie mi chodzi. Przeczytaj, z woli bogów oprawiony. Król Rodowic zbawia północ. Aha. O! Zgubię go. O! O proszę. Ciekawski jesteś. Pewnie. A, to bardzo brzydka cecha. Wiem, że wścibiam nos w nie swoje sprawy, ale muszę się... To miejsce dla wtajemniczonych. A kto nam zagwarantuje, że nie... Gwarancją jest... Złotousty się kurwa znalazł. Zadurnia mnie masz? O! Bierzcie skurwysyna! Zajebać bydlaka! Ty synu! Teraz stąd spływa! Dalej kurwa! Mnie! Zostawcie go mnie! No! I po co wam to było? I po co? No! Zadam proste pytanie. Ty odpowiesz w prosty sposób. Gdzie jest zgniły Gaj? Właśnie. W dzielnicy burdeli. W zaułku. Przy bramie stoi... Jakie hasło? Stara locha powiła warchlaki. Widzisz, jak chcesz to potrafić. No, widzisz. Podziękował. Na razie. No, podziękował. Dobranoc. Bo tu już ciemnica się robi, co nie? Ciemnica jak nie wiem co. Trochę. Muszę odpocząć. No to jak chcesz odpocząć, to po co łazisz w to i z powrotem? Siądź gdzieś i będziesz siedziała i odpoczywać, co nie? A nie łazić będziesz. Oj.
Podejrzanie wygląda. Podejrzany typ. Oj, przepraszam, ziomuś. Ojoj, to jakieś będą potworki. O, proszę. O, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Co to było? Jezu, serio? Co oni gadają jakieś głupoty, co nie? Co za głupi ludzie? Szczerze mówiąc, trochę. Czekajcie, bo tu coś mamy na górze. Czekajcie, czekajcie. Co to było? Jezu, serio? Co oni gadają jakieś głupoty, co nie? Co za głupi ludzie? Szczerze mówiąc, trochę. Czekajcie, bo tu coś mamy na górze. A, dobra, znowu się niestety zapisało się nagranie, ale czekajcie, bo tu coś tu jest jakiś znak zapytań. Mamy wejść. Czekajcie, tu coś mamy. Trochę dziwne, powiem wam, co nie. Czekajcie, tutaj wejdę. Czekajcie, tutaj wejdę. Bądź zdrów. Jestem zdrów bez twoich życzeń, nie zawracaj mi więcej. Okej, dobra, witam was znowuż. Niestety. Znowuż po przerwie. Coś znowu się tu porobiło. Nie wiem, do czego tak jest. Ale dobra, okej, pogadajmy z nim. Stary znajomy. Możliwe. Słyszałem, że to... Dobrze słyszałem. Jak znasz... To będzie to. Pierwsze. Dobra, okej, wszedłem już, fajnie. Bardzo dobrze, spotkaj się z królem żebraków. Jakie fajne miejsce, powiem wam szczerze. Dobra, to będzie jakie zadanie poboczne? Nie, czekajcie, zaraz, chwila, bo nie... Czekajcie, czekajcie, czekajcie. A, tutaj, a, to jest główne zadanie, no proszę. Dobrze, moi drodzy, ale spotkamy się z tym królem dopiero w kolejnym odcinku. I cóż, moi drodzy, widzimy się oczywiście w kolejnym materiale. I cóż, cześć. Ej, uważaj. Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy Wiedźmi 3. Mam nadzieję, że się nagrywa, a jak nie, to nie wiem, co sobie zrobię. I tak, dzisiaj się zajmiemy oczywiście... kolejno... Czekajcie, spotkaj się właśnie z królem żebraków. Idziemy się spotkać z nimi. Znaczy z nim, bo nie jest tylko jeden król, a nie... A nie dwóch, co nie tych królów. Okej. Okay. Okej, gdzie jest ten król? Tu, o! O, proszę, Triss! Ale fajnie! Haha, fajnie! Ja i moi ludzie poradzimy sobie bez pomocy magów. Spotkaliśmy ją! Wreszcie! Kogo ja widzę? Geralt? Triss? Witaj, Triss. Myślałem, że tak będzie. Zapytanie. Jesz się! O, widzę, że pieruny. No oczywiście, że się znamy. Od pierwszej części to zleciało bardzo, bardzo dużo czasu. Pewnie pamiętacie. W pierwszej części, w drugiej. Twoi szpicle donieśli ci, że szukam zgniłego Gaju? Gdybym nie trzymał ręki na pulsie, ryby już dawno zagnieździłyby się w moich oczodołach. Poza tym zgniły Gaj to obrzydliwa nazwa dla naszego przytuliska. I co mi zrobisz? O właśnie. Jestem jak ty, nazwałbyś tę spelunkę. Bo ja wiem. Się, ryby już dawno zagnieździłyby się w moich oczodołach. Poza tym zgniły Gaj to obrzydliwa nazwa dla naszego przytuliska. I co mi zrobisz? O właśnie. Jestem jak ty, nazwałbyś tę spelunkę. Bo ja wiem.
Okej, moi drodzy, witam was znowuż po przerwie i powiem wam tak. Ten odcinek dokończę nagrywanie frapsidłem. Znowu. Już cholera jasna, nie wiem co ja tu zrobię z tym programem, żeby był dobry. Żeby krótko mówiąc nie wkurzał mnie, co nie? Mam nadzieję, że jakoś to wytrzymam ten z tym frapsem, a jak coś, to nie wiem co będzie. Będzie tylko jeden materiał nagrywany, nie wiem, na jakiś czas, albo... Bo bym wolał, powiem wam, nagrać z kilka materiałów na jakiś czas, co nie? A nie nagrywać na przykład jeden materiał na dzień i go później renderować. I wiecie jak to wygląda, kurde. Powiem wam, że mi się trochę nie chce nagrywać frapsidłem, bo jak wiecie, dużo zajmuje znowu ten plik, co nie, AVI. Dobrze mówię? AVI, tak? W ogóle, co nie? Ten kosztu zajmuje tyle i tyle. No dobra, okej. Porozmawiajmy na temat jeszcze tego... Tej Triss, co nie? Znaczy na temat tego, co on tu zaczął, jakichś nietoperzach. Nic złego. Ale zrobisz. Tacy jak ty prędzej czy później zawsze sprawiają problemy. A to miasto jest pod moją opieką. Jesteś pewny? Moją i wiecznego. No dobra, okej. Nie mogę ci nic zrobić. Co, jesteś pewny? Kurde? A wtedy zostaniesz poddany procedurze. Do zobaczenia. Spadaj! Śmieciu. Co nie? A jak? No spadaj, spadaj. Kurde, ale coś mi tu buguje się ta gra. No czy zacina się, co nie? Jak widzicie już. Po raz kolejny raz przy dialogach. Dziwne. No ale dobra. Jakoś wytrzymam to. No dobra. Już cholera. No bez przesady już. O Jezu. No co jest? Masz jakiś problem? Gra mi się zacięła. What the fuck? Serio? No dobra. Kamień runiczny czegoś tam. O, mogę wbić nawet do domu. Fajnie. Dobra, znajdź złodzieja na rynku głównym i podążaj za nim. Co? Że co? Że co? Znajdź złodzieja na rynku głównym. Trochę dziwne. No dobra, nie zacinaj się. Cholero ty. Ja pierdzielę. Koniec lagowania, no. No, cholera, co kilka sekund będzie. O Jezu. Denerwuję już się, powiem wam szczerze. Koniec, koniec lagowania, no. Bardzo dobrze. Okej, co my tu mamy w ogóle? No, kurde. Już koniec? Mam nadzieję. Tu nic ciekawego, powiem wam, nie ma. No kurde! Ale się można wkurzyć, powiem wam, w tej chwili. Serio. Tu jeszcze jedne schody są. Skubana ma ponad... dwa piętra. Skubana dużo, powiem wam, ma tych pięter, co nie? Tutaj dwa piętra i parter. No proszę, proszę. Bardzo dobrze, co nie? Powiem wam szczerze. O, tu jakiś klucz jest. Chyba. Widzę. Ale do czego, to nie wiem jeszcze. A nie, to jest coś takiego... O, róża pamięci. Proszę, proszę. Jakieś zadanie będę miał pewnie. Całkiem uschła. No, trochę. Niestety. No dobra, koniec już mulenia się, proszę, kurde.
No bez przesady, no kurde, co kilka sekund będzie. No co tu zrobić, moi drodzy, pomyślmy. Usunąć grę, co nie? Nie, żartuję, moi drodzy, nie będę usuwał. Jakoś trzeba będzie przeboleć te ścinki na kilka sekund, niestety. Jakoś trzeba będzie przeboleć to, kurczę, przy takiej fajnej grze, co nie? No ale co zrobić, kurczę. Nic się nie zrobi, niestety. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale co ja zrobię? Co ja poradzę na takie coś? Nie wiem. Nie wiem. Kurde. Czekajcie, tam jest wyjście. Kurde. 5 godzin później. No proszę, bez przesady już. Dobra, może ja stąd wyjdę, może nie będzie już tak mulić. No, fajnie. Mówiłem, a znowu to samo się dzieje, co nie? Dobra. Okej, co tu się dzieje? W ogóle na tym targu. Wczytywanie, dobra, niech się wczytuje. Nowigrad. Rynek. Najmocniej przepraszam. Ciągnij dziada po bruku. Zgrabi mnie! Łapać złodzieja! Gdzie ten złodziej jest? Ejo! Ejo! Gdzie on jest, skubaniec? Skurczybyk uciekł już! Ej no, bez przesady już. Tam jest. Nie, tutaj też nie. Czekajcie, tutaj. Szkoda gadać. Ej no! Czekajcie, zaraz, chwila. Tutaj ktoś jest? Kurde. Już cholera jasna. Chyba się zaraz wkurzę. Tutaj ktoś jest. O! Zlitujcie się nad niedolą i wspomóżcie datkiem chromego! Chromego? Chrom? Mówią, że w Nowigradzie nie ma nic za darmo. O Jezu. Aha, znowu będzie się dopytywał. Czemu lud... Skontaktuj mnie z tym, skontaktuj mnie z tamtym. To okrad mojego brata, noż ja pierdolę. Nie mogę, dobry gościu, co nie? Skontaktuj mnie z tym, skontaktuj mnie z tamtym, kto okradł mojego brata, noż ja... Dobre, kurde, te teksty, co powiem wam, zajebaliste, serio. Właśnie, szukam zgniłego Gaju. Jest zaułek, na którym mówią zgniły Gaj. Właśnie. No, pomożesz mi, czy nie pomożesz mi, żebraku? Tak myślałem. W Nowigradzie jest To kup se mapę. Dobra, jaką mapę? Dużo różnych miejsc, które mają różne nazwy. Jak chcesz pozwiedzać, to kup se mapę. Tyś chyba pracował w kopalni, żeś taki czarny na buzi, co nie? Muzynie, ty. Słyszałem. Zrobię tak, że ja chyba zaraz skończę odcinek i... Jak ty odwiedzają ten zaułek. I zacznę kolejny. Znaczy, nie wiem co zrobić z takim muleniem się, niestety. A ja słyszałem, że zrobili cię w chuja.
A teraz odejdź w zdrowiu, ty i twoje wielbłądy. A ja za ci zaraz tak przypierdzielę i się uspokoisz, śmieciu głupi, żeś tu tak do mnie powiedział teraz, że się na ciebie obraziłem. Nie dam ci żadnych, pieniędzy nie dam ci. Ty cholery, co za cholery tu są w tym, Wiedźminie, serio. Ej, nie pchaj się! A, proszę mnie nie zaczepiać. No już, Myślisz, że nie wiem, co z ciebie zachowujesz? Ale, drogi pań, proszę mnie nie zaczepiać. Co? Ty? Co za... Oja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 j
Ja w pieruny. Jeju. No co ja zrobię w tej chwili? Nie wiem co ja zrobię, co nie? Tu jest jakieś wejście? Aha, tu jest jakieś wejście tylko. No dobra, okej. Zamknięte? Serio? No dobra. Co ja zrobię w tym wypadku? Nie wiem. Nie wiem co ja zrobię w tym wypadku. Nie wiem. Dobra, może jakoś... Czekajcie, tutaj muszę iść jeszcze. Tylko nie wiem dlaczego... Jak tam idą interesy? Tutaj nikogo nie ma. Kurde. Trochę niefajnie. Powiem wam szczerze. Dobra, ile w ogóle mamy tych ludzi tutaj w ogóle jeszcze w tym miejscu? Aha, tu jeszcze mamy... Mamy raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem. Za chwilę się widzimy.